do nagrody Tractor of the Year, czyli ciągnika roku 2015. Takie motto przyświecało redakcję Rolniczego Przeglądu Technicznego przy organizacji stoiska konkursu podczas wystawy AgroShow 2014. Można było tam zasiąść za kierownicą ciągników nominowanych w kategorii traktory polowe. Pojawiły się nominowane do nagrody ciągnika roku 2015 takie ciągniki jak John Deere 7290R, Magnum CVX oraz Fendt 939 Vario. Za fotelu operatora można było się dowiedzieć wszystkiego o konkursie, m.in. o ciągnikach firm nominowanych oraz o zasadach rozgrywania tego konkursu dzięki informacjom umieszczonym na wiecie. Gdzie? To zaraz po drogi, no patrz, zaczynamy ci mówić, Przez 3 dni, od piątku do niedzieli, zastępca redaktora naczelnego Tomasz Tefan zabierał na pokład ciągników wszystkich, no prawie wszystkich ciągników, ponieważ czasem zainteresowanych jazdów było zbyt wielu, aby każdy mógł zrobić choć jedną. Niestety, czas pokazał panu ograniczony. Redaktora naczelnego Rolniczego Przeglądu Technicznego Tomasz Towpik, który należy do grona dziennikarzy biorących udział w pracach jury konkursu Tractor of the Year, zabierał na pokład ciągników wszystkich, no prawie wszystkich chętnych, ponieważ liczba zainteresowanych jazdą ciągnikami była czasem zbyt duża, aby każdy mógł zrobić choć jedną rundę. Niestety podczas pokazów mamy ograniczony czas, aby móc zabierać Was do kabiny. Którzy mieli okazję zasiąść w kabinie choć jednego ciągnika, zgodnie twierdzili, iż jest to dla nich możliwość bezpośredniego kontaktu z najnowszymi rozwiązaniami w ciągnikach rolniczych, z którymi czasem na co dzień kontaktu nie mają. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska już za rok. Postaramy się, aby nie zabrakło ciekawych traktorów, za których sterami będziecie mogli usiąść osobiście.